No dobrze, więc coś myśmy tu wyprowadzili, tylko co to myśmy wyprowadzili? Chcemy teraz to jakoś zinterpretować w języku fizyki, no bo na razie to pisaliśmy jakieś wzory, prawda? No i jakie one mają znaczenie fizyczne, no w szczególności to. No i teraz, żeby zinterpretować to, cośmy wyprowadzili, to musimy troszeczkę zająć się strukturą tego pędu, w cudzysłowie, kanonicznie sprzężonego do pola grawitacyjnego gamma. No, co to jest? Po pierwsze, oczywiście to nie jest tensor, tylko gęstość tensorowa, ponieważ pamiętamy, że Lagrangian musi być gęstością, bo służy do tego, żeby go całkować, prawda? Dla tych z Państwa, którzy nie pamiętają tych moich uwag z poprzednich wykładów, powiem tak, że bardzo często w podręcznikach z fizyki Lagrangian jest traktowany jako skalar, a gdy go całkujemy, to jeszcze mu się dorzuca element objętości dnx, prawda? No jeśli używamy Lagrangianu w sytuacji, w której mamy jakąś ustaloną, wierzymy, niezmienną strukturę metryczną, to można tak zrobić. Natomiast w teorii względności tak nie jest. No, gamma też jest zmienna. W związku z tym to, co ja nazywam Lagrangianem, to jest oto coś, prawda? To musi być gęstość. Także ja, bo ja nie mam żadnej tutaj wyróżnionej miary do całkowania, czyli u mnie Lagrangian jak całkuje się, to po prostu go całkuje po zmiennych. I po to, żeby teoria była niezmiennicza, to to nie może zależeć od wyboru układów współrzędnych. W związku z tym to L nie może być skalarem, ale gęstością skalarną. Dobrze, no więc tak, to jest gęstość skalarna. No i oprócz tego takie tożsamości spełnia. I okazuje się, że to nie jest obiekt jednorodny. On się składa z trzech kawałków nieprzywiednych. No, bardzo łatwo się z tym pogodzić, dlatego że to jest taki obiekt absolutnie dualny do krzywizny. Ja przypominam, że K, lambda mu, nu, kappa, rozkładało się na trzy rzeczy, na trzy kawałki. Kawałek zależny, ach, może przypomnę ten rozkład, proszę Państwa, więc tak. Lambda mu, nu, kappa składało się z trzech rzeczy. Po pierwsze, jakeśmy zrobili ślad, to nam zostało co, to nam został tensor, który no, w tych zmiennych nie jest ani symetryczny, ani antysymetryczny. I w związku z tym on się rozkładał na część symetryczną, antysymetryczną. I to były dwa kawałki nieprzywiedne. A trzeci no, to było to, co pozostawało z tego K po odjęciu tych śladów. No i konkretny wzór wyglądał tak. To jest 1/9 delta lambda mu k nu kappa plus delta lambda nu k mu kappa minus 2 delta lambda kappa k mu nu, gdzie to k mu nu to była część symetryczna tensora Ricciego, prawda? Jak tensor Ricciego rozkładamy na część symetryczną i antysymetryczną, no to to są oczywiście dwa obiekty, które ze sobą nigdy w życiu się nie ożenią, czyli innymi słowy, to jest kawałek nieredukowalny i ten też. A to coś
to jest jedyna możliwa taka rzecz, która ma takie taką strukturę jak K i jest sfabrykowana z tego K z dwoma wskaźnikami. Teraz dokładnie to samo można zrobić z tym F-em. Z tego F-a można wyprodukować też taki obiekt o symetriach K. No i to jest prostsze. Lambda mu F nu kappa plus delta lambda nu F mu kappa. A na samym końcu to, co zostanie. I teraz te współczynniki minus 1 piąta, minus 1 dziewiąta zostały tak tutaj dobrane, żeby wszelkie ślady tego obiektu już były równe 0. Czyli wszystkie możliwe ślady tego już są równe 0. Dlaczego? No bo jak będziemy brali tamte ślady, to akurat te ślady tego zostaną skompensowane przez te ślady, które stąd uzyskamy i w związku z tym na U. No. Czyli to jest rozkład tensora krzywizny na trzy kawałki nieprzywiedlne. No więc jest jasne, proszę Państwa, że P automatycznie też się na coś takiego rozpada. No i w szczególności, proszę Państwa, weźmy sobie ten obiekt. Otóż jeśli na miejsce K wstawimy ten rozkład na trzy kawałki, nieredukowalne, no to następnie można zebrać współczynniki no przy K miuniu, przy F miuniu, no i przy tym U. To jest banalna sprawa. No i ja może zastosujmy taką nomenklaturę, że przepraszam bardzo, korzystam ze ściągaweczki, bo chciałbym, bo to jest bardzo proste, ale nie chciałbym zmieniać tych. Więc wstawimy to tutaj, no i wyrazimy tę różniczkę K przez to K symetryczne z dwoma wskaźnikami, przez to F antysymetryczne z dwoma wskaźnikami i to U. I współczynnik przy tym K z pewnych względów, które nie są może takie ważne, ale bo kiedyś zacząłem to tak oznaczać i się przywiązałem do tego oznaczenia. Oznaczam pi. Współczynnik przy tym F to oznaczam F pisane delta F mu nu. Na współczynnik przy tym U to znów z takich względów, bym powiedział nawet trzeciorzędnych, ale tak się przyzwyczaiłem, oznaczam w ten sposób. Gdzie oczywiście te współczynniki, no to są rozmaite, to są zbudowane z samego P, prawda? Dlatego, że jak my tak podstawiamy, to na przykład współczynniki przy K to będą jakieś P z jakimiś deltami, to jak je zebrać, no to znów nie będę, proszę Państwa, tutaj robił tych rachunków, bo one są bardzo proste i przyjemniej je się robi na kartce niż na tablicy, no to jest bardzo łatwe. Proszę Państwa,
to się okazuje, że to pi mu nu to jest pewien ślad p, no oczywiście, to jest 1/3 tego p zwężonego w pierwszym i ostatnim. To f mu nu to też jest ślad, ale inny ślad. To jest minus 2/5 ślad tego p w pierwszym i pierwszym, w pierwszym i drugim, ale to niekoniecznie musi być antysymetryczne, więc tutaj jeszcze trzeba antysymetryzować. No a to p, no to jest reszta. No i proszę Państwa, czyli innymi słowy, tak jak mieliśmy tam wzór na rozkład samego tensora krzywizny na 3 kawałki niezmiennicze, tak samo tutaj pokazaliśmy, że samo P też się składa z 3 kawałków niezmienniczych. No i może wypiszę ten rozkład. Proszę Państwa, ten rozkład jest no dosyć taki, można by powiedzieć, taki sam jak poprzednio. No, nie ma co tu mówić. Czyli okazuje się, że P lambda mu nu kappa rozkłada się na część sfabrykowaną z tych pi. Prawda? Więc trzeba z tych pi zrobić coś, co jest symetryczne tutaj i czego całkowita część antysymetryczna jest równa 0. I to jest tak. To jest delta kappa lambda to pi mu nu minus i tutaj będzie delta mu pi nu kappa lambda, ale to musi być symetryczne w tych pierwszych, więc to jest po prostu symetryzacja, czyli 1/2 tego, kiedy tu stoi mu nu, plus 1/2 tej sytuacji, kiedy tu stoi nu, a tu mu. I to jest ta część nieprzywiedlna, odpowiadająca temu polu pi. Następnie coś, co jest sfabrykowane z tego pola antysymetrycznego, to coś napiszemy tak, jest 1/2, a tutaj delta mu lambda f nu kappa plus delta nu lambda f mu kappa. No plus reszta. I ta reszta ma wszystkie ślady równe 0. A po to, żeby tak było, to te współczynniki właśnie tak zostały dobrane, że jeśli będziemy obliczali te różne ślady, to tutaj wyjdzie to pi i tu też wyjdzie pi, w związku z tym się uprości, czyli tutaj, no, no i tak samo tutaj wyjdzie to f, w związku z tym tutaj to f się uprości ze śladem stąd. Czyli te współczynniki zostały tak dobrane, żeby p miało wszystkie ślady znikające. No więc proszę Państwa, można powiedzieć tak, że taka teoria, o której myśmy tutaj sobie zamarzyli, no to nie jest teoria jednego obiektu. To jest teoria złożona z 3 kawałków, prawda? Z 3 kawałków. W związku z tym być może trzeba by było jakoś, no jakoś zacząć po kolei interpretować te poszczególne kawałki. No i teraz dopiero
może użyję tego, co już Państwu zdradziłem kiedyś poprzednio, mianowicie tak. No, żeby się rozeznać w tej materii, to takie skomplikowane, to może załóżmy, że ten Pan Bóg, co tak siedzi przy kawie i sobie myśli, no jaki by tu Lagrangian im wymyśleć, to najpierw chce się przekonać, jakoś tak potestować te różne te. No i musi wymyśleć Lagrangian, który zależy od całego tensora krzywizny, co to znaczy? To znaczy, że zależy od trzech nieprzywiednych kawałków. No to sobie pomyślmy, że on na początku powiedział sobie, no to dobrze, to najpierw ograniczmy się do któregoś z tych kawałków, do tego kawałka, prawda? Czyli innymi słowy, przypuśćmy, że ten Lagrangian który zależy od całego K, czyli tak naprawdę on zależy od tych trzech kawałków, mianowicie od tego, przepraszam, od tego K mu nu, od tego F mu nu, no i od tego U lambda mu nu kappa, który dodatkowo jeszcze ma wszystkie ślady równe zero, czyli to jest coś, co się nazywa tensorem Weyla, to przypuśćmy, że robimy taki test. Co to by była za teoria? Co to by była za teoria? No to przypuśćmy, że ten Lagrangian od tych dwóch obiektów nie zależy. Proszę Państwa, ja nie mówię, że tak naprawdę nie zależy, bo mnie się wydaje, że właśnie zależy i to będziemy robili dalej, ale przypuśćmy najpierw, że no w jakichś sytuacjach fizycznych on dość niewiele zależy. Innymi słowy, zróbmy sobie taki eksperyment. Co by to było, gdyby te pola jakoś mało ingerowały? Czyli przypuśćmy, że ten Lagrangian jest mało czuły na te obiekty i tylko jest czuły na ten obiekt K. No skoro tak, no to zbadajmy własności takiej teorii. Czyli to jest tak, delta L, które zależy tylko od K, ale od tego K symetrycznego z dwoma wskaźnikami, no to jest tak, to po pierwsze równa się. Wiemy już, bośmy dla całej tej dużej klasy wyprowadzili równania Eulera-Lagrange'a, one mówią tak. Prawda? Wiemy, że to jest zawsze, ale teraz, gdyby tak było rzeczywiście, że Lagrangian nie zależy od tych trzech rzeczy, no to proszę Państwa, to pochodna tylko zależy od tego, no to pochodna od tego jest równa zero, pochodna po tym U też jest równe zero. Innymi słowy, ten zarówno to, jak i to jest równe zero, prawda? No otóż dla takiej teorii wtedy ten pęd, który się składa
z trzech nieredukowalnych kawałków, naprawdę będzie się składał tylko z tego jednego nieredukowalnego kawałka, bo f jako pochodna Lagrangianu po tym f jest równe 0 i to p jako pochodna Lagrangianu po tensorze Weyla też jest równe 0. No, czyli w naszym przypadku to będzie tak. Pochodna kowariantna, no a tutaj no będzie to, delta lambda kappa mu, przepraszam bardzo, pi mu nu minus delta lambda mu nu kappa delta oj, przepraszam bardzo, bardzo Państwa przepraszam, tutaj zapomniałem, to jest odpowiedź, a tutaj jest delta gamma lambda mu nu. No właśnie. No a ten człon właśnie, tak jak tam jest napisane, redukuje się tylko do tego jednego kawałka, bo pozostałe dwa kawałki z tego rozkładu niezmienniczego są równe 0. Przepraszam bardzo. No i teraz tak, jeśli Lagrangian zależy od pola grawitacyjnego, czyli od gammy i jego pochodnych tylko przez k, no to po tej zamianie zmiennych, no to od gamma nie zależy, bo zależy tylko od k. W związku z tym te równania Eulera Lagrange'a są równe tyle, no a to jest p mu nu, to jest pochodna Lagrangianu po krzywiźnie. Tak, no to wyprowadziliśmy równania takiej teorii. I teraz na razie przez pewien czas taką właśnie teorią się zajmiemy. Czyli to, co teraz robimy, to jest badanie teorii, która wynika z przypuszczenia, że być może Lagrangian słabo reaguje na te dwa kawałki krzywizny, a reaguje jedynie na to k. No to wtedy to pi, ten obiekt pi jest taką odpowiedzią przyrody na zmiany krzywizny. No i co to jest to pi, prawda? Czyli mamy takie równania, że po pierwsze, że pochodna tego obiektu jest równa 0. No i to pi. Może napiszmy tak. Delta kappa lambda pi mu nu minus delta mu lambda pi nu kappa równa się 0. Tak? No a drugie równanie to jest po prostu, że pi mu nu równa się pochodna Lagrangianu po tym symetrycznej części Ricciego. A proszę Państwa, może warto
warto to równanie przepisać. Ono się bardzo prosto przepisuje, no bo cóż, weźmy może ślad tego równania. No tutaj już ślad jest wzięty. Weźmy sobie może ślad po lambda i nu. No. Dobrze, może powiem tezę, bo to jest coś bardzo prostego. Mianowicie to równanie jest równoważne temu, że po prostu pochodna kowariantna pi mu nu jest równa 0. O, coś takiego. To jest bardzo, bardzo proste. Mam oczywiście pokusę, żeby powiedzieć, że a to udowodnicie to sobie Państwo, bo to jest znów bardzo prosty rachuneczek, ale może to zrobię już, nie, żeby nie zrzucać na Państwa barki zbyt wiele obowiązków. Czyli chcę pokazać, że to równanie jest równe temu równaniu. No proszę Państwa, z tego oczywiście wynika to, bo jak różniczkujemy, to delt nie różniczkujemy, bo delty są stałe. Czyli to będzie polegało na tym, że pochodna padnie na to pi i jak pochodna padając na pi da 0, no to oczywiście to da 0. No ale ktoś by mógł myśleć, że, no, czyli z tego wynika to, ale ktoś by mógł myśleć, że z tego niekoniecznie wynika to, no to zaraz pokażmy. Żeby to pokazać, to weźmy sobie ślad. Ślad na przykład w lambda i nu, czyli na miejsce nu napiszemy lambda. No czyli napiszę, czyli tak, dowód. O, to może pozwolę sobie na ton uroczyście matematyczny i powiem tak. W tę stronę oczywiste. To już żeśmy udowodnili. Oczywiste. No to teraz w tę stronę. No to liczymy pochodna kowariantna. Tutaj przepiszmy to, bo to różniczkowa, to ta symetryzacja to jest po prostu jedna druga dwóch członów, prawda? Czyli tak jest. Pi, przepraszam bardzo, delta kappa lambda pi mu nu minus jedna druga członu, gdzie pi jest na początku, nu na końcu i teraz jedna druga członu doń symetrycznego, czyli nu jest na początku, a mu na końcu. Czyli wiemy, że to jest równe 0. Teraz zwężamy to. Zwężamy, to znaczy tutaj na miejsce nu wstawiamy lambda. No to jak na miejsce nu wstawimy lambda, jak na miejsce nu wstawimy lambda, no to tutaj będzie, tutaj jest lambda, to ta delta, tutaj jest lambda, wstawi nam kappę, czyli tutaj będzie pochodna pi mu, no a tutaj na miejsce nu, tutaj była lambda, w związku z tym na miejsce tej lambdy wskoczy kappa. Następnie, tutaj na miejsce nu wstawimy lambda, więc oczywiście tutaj na miejsce nu wskoczy nam mu, minus jedna druga. Pochodna po kappa pi. No i jak powiedzieliśmy na miejsce, jak tu jest lambda, to na miejsce lambda wskoczy mu kappa.
No ale na samym końcu, proszę Państwa, to jeszcze będzie pochodna, prawda, tego pi mu lambda, ale jeszcze, proszę Państwa, tutaj news lambda zwężamy, no to wyjdzie nam ślad macierzy jednostkowej, czyli w czterech wymiarach to jest 4, czyli będzie minus 2, a tutaj będzie właśnie ciągle to samo, pi mu kappa, czyli w sumie ile tego jest? No to jest 0 oczywiście, bo 0 to 0. Ile to jest? Tu jest minus 1, bo to się z tym uprości, i minus 1, czyli będzie minus 3 drugie kappa pi mu nu. No i teraz, proszę Państwa, jak to wstawimy, no to tutaj ten człon to właśnie da taką dywergencję pi, ten człon też, w związku z tym te dwa człony są równe 0, bo wiemy, że ta dywergencja jest równa 0. No i zostanie nam tylko to, czyli po uwzględnieniu tego naszego nowego wyniku, po tym różniczkowaniu to jest równe 0, to jest równe 0, no i w końcu dostaniemy delta kappa lambda, a tutaj pochodna kowariantna kappa pi mu nu, no to na miejsce kappy wskoczy nam lambda, czyli wyjdzie nam pochodna kowariantna lambda pi mu nu, no i to jest równe 0. Dobrze. Czyli pokazaliśmy, że rzeczywiście z tego wynika to. A, to może ja powinienem był, no tak, gdybym to przewidział, powinienem na miejscu tutaj napisać lambda, co oczywiście nie ma żadnego znaczenia, bo chodzi o to, że dla dowolnych wartości tych trzech, ale tak jest bardziej elegancko. Dobrze. Czyli pokazałem Państwu, że te dwa równania to wyglądają tak. No to równanie to jest to, a tutaj pochodna kowariantna tego obiektu jest równa 0. O, czyli może w ramki wezmę te dwa równania. Te dwa równania. No to teraz trzeba by się było zastanowić, co to może być za obiekt, prawda? To pi mu nu. Co to jest? No to jest symetryczny, to jest gęstość tensorowa, symetryczna z definicji. Proszę Państwa, tak do tej pory tośmy sobie tak żonglowali tym wszystkim i starałem się, jest to pewien taki mój, jakby to powiedzieć, no... Wziąłem sobie na ambit, żeby jak tylko można, to nie używać słowa metryka. No bo rzeczywiście do tego, jak ciało próbne, czy to planeta, czy sonda kosmiczna porusza się w polu grawitacyjnym, metryka nie była nam potrzebna. No ale teraz wreszcie już trzeba się z tą metryką przeprosić i powiedzieć tak, no co tu dużo mówić, w fizyce metryka czasoprzestrzenna jest niezbędna. Do czego ona jest niezbędna? No na przykład do elektrodynamiki. Nie ma dynamiki pola elektromagnetycznego bez metryki. Tam, prawda, relacja między tym polem naprężeń, a polem tych odkształceń, w cudzysłowie, obie te
formy oznaczałem F i F, no to była gwiazdka, prawda? F było gwiazdką Hodge'a od F, co w języku tej notacji, którą ja tutaj stosowałem, polega na tym, że żeby z F zrobić F, to trzeba mu tam podnieść wskaźniki, pomnożyć przez tensor, przez wyznacznik, pierwiastek z wyznacznika G. Ta relacja nie ma sensu, jakby nie było metryki. Metryka jest niezbędna. W związku z tym, jeśli Pan Bóg najpierw wymyślił elektrodynamikę, a myśmy wymyślili, bo w pierwszym semestrze zajmowaliśmy się całkowicie elektromagnetyzmem, no to musi gdzieś być metryka. Proszę Państwa, no to podejrzenie, Sherlock Holmes w tej chwili by od razu powiedział, że aha, to drogą dedukcji, to ja wiem, co to musi być pi, to musi być metryka. No tyle tylko, że metryka to jest, przyzwyczailiśmy się do tego, że to jest tensor kowariantny, symetryczny i niegęstość. No ale bardzo łatwo z metryki, jak mamy metrykę, to z tego wyprodukować metrykę odwrotną, to oczywiście, prawda, ona jest niezbędna, ona właśnie służy do tego, żeby podnosić wskaźniki w polu elektromagnetycznym, no ale no to już są wskaźniki u góry, już jest symetryczne, ale nie jest jeszcze gęstością. Nie jest gęstością? Ach, co to dla nas? To mnożymy to jeszcze przez pierwiastek z wyznacznika G i to już jest gęstość. Proszę Państwa, czyli przypuszczamy, że ten obiekt to jakoś musi mieć coś wspólnego z tym obiektem, bo nie widać innego kandydata. I dalej będziemy analizować tę teorię, no przy tym właśnie założeniu, że to jest ten pęd. Proszę Państwa, tutaj oczywiście jeszcze jakiś współczynnik mógłby być. W niektórych pracach, na przykład ten współczynnik oznacza się 1 przez 2k, gdzie k to jest taki współczynnik, który stoi w równaniach Einsteina, do czego dojdziemy. Ja mógłbym tutaj postąpić w taki sposób, żebym napisał coś takiego, gdzie k jest nieznaną mi zmienną, nieznaną mi stałą, fizyczną, a dopiero kiedyś przez porównanie odpowiednich równań Einsteina, na przykład z równaniami Maxwella i tak dalej, bym obliczył, ile to k musi wynosić, żeby to się wszystko zgadzało. Proszę Państwa, ale może ja tutaj postąpię bardziej brutalnie, no bo nie za bardzo mi się chce ciągnąć tę stałą. Ja po prostu powiem tak, że ta stała, to żeby to się wszystko zgadzało z teorią grawitacji Newtona w takim przybliżeniu, w jakim no, teoria grawitacji Newtona funkcjonuje, prawda? My tutaj będziemy się starali wyprowadzić niezależnie inną teorię grawitacji, mianowicie teorię grawitacji Einsteina. Ale teoria grawitacji Newtona na pewno jest bardzo dobra i ona w ogromnym zakresie bardzo dobrze opisuje zjawiska, na przykład astronomiczne. No nie mówiąc o zjawisku spadania jabłka na głowę jej twórcy, prawda? Bardzo dobrze ona to opisuje. W związku z tym widać, że w granicy takich sytuacji, w których obowiązuje ta stara teoria, one muszą być sobie równe, bo w przeciwnym razie no to ta nasza
nowa teoria grawitacji by do niczego się nie nadawała, prawda? Otóż, żeby tak było, to ja antycypując to, co zrobimy, powiem, że to jest, że ta stała jest równa 1 przez 16 pi stała powszechnego ciążenia. Teraz pójdziemy dalej na łatwiznę. Mianowicie będziemy stosowali układ jednostek geometrycznych, w których stała grawitacyjna jest równa 1. W związku z tym to jest po prostu 1 przez 16 pi. Teraz zdaję sobie sprawę, że moje oznaczenia są okropne, dlatego że tutaj pi oznacza 3,14 i coś tam, a tutaj pi oznacza pewną gęstość tensorową, o właśnie tę gęstość tensorową. No i w związku z tym uprzejmie proszę o łagodny wymiar kary, ponieważ no, nie za bardzo byłem w stanie przejść na inne oznaczenia. Już jakoś tak, pewnie będę musiał jakoś zmienić, ale dawno, dawno temu przyjąłem te oznaczenia i wszystkie moje prace są w takich oznaczeniach, więc bardzo Państwa przepraszam. Mam nadzieję, że to pi, 3,14 i tak dalej, nie będzie się myliło z tym pi. Jeszcze może powiem, że fakt, że do takich rozważań, które tutaj prowadzimy, mianowicie zasady wariacyjne, sformułowanie hamiltonowskie teorii grawitacji i tak dalej, lepiej jest operować tym obiektem, a nie tym, to wpadło na ten pomysł wielu ludzi, w szczególności w 1938 roku wielki, na pewno wielki uczony rosyjski Władimir Fok napisał klasyczną książkę na temat teorii Einsteina, w której właśnie używał tego obiektu. On go oznaczał jakoś tak, ja nie umiem, gotyckie G, prawda? Że niby G, bo to jest metryka, ale po pierwsze, że u góry ma wskaźniki, a po drugie, że to jest gęstość. I zauważył, że bardzo wiele rachunków, które u Einsteina wyglądały bardzo skomplikowanie, to się bardzo tutaj upraszczają. No więc podążamy śladami Władimira Foka, no a mój tutaj oryginalny wkład, z którego bardzo jestem dumny, to polega na tym, że jak ja jeszcze integruję tutaj ten współczynnik, 1 przez 16 pi razy stała grawitacyjna, to jeszcze bardziej się tam coś upraszcza. Czyli innymi słowy, od tej pory będziemy traktowali ten pęd kanonicznie sprzężony do symetrycznej części tensora Ricciego jako metrykę. Metrykę w takiej reprezentacji. No bo ten obiekt oczywiście zawiera dokładnie tyle samo informacji, co ten obiekt. Jak mamy ten obiekt, to z niego obliczymy metrykę, prawda? Czyli można w skrócie myślowym mówić, że ten nasz pęd pi-miu-niu to jest nic innego jak metryka. No metryka czasoprzestrzenna, tyle że w innej reprezentacji. To jeszcze może tutaj dodam właśnie tę oczywistą obserwację, że tak jak z G mu nu można wyliczyć to pi mu nu, no jak? Po pierwsze, obliczając macierz odwrotną, mnożąc przez
wyznacznik samego G, no i jeszcze mnożąc przez standardowy współczynnik, który można sobie nazwać stałą grawitacyjną w pewnej reprezentacji, ale prawdą jest również, że mając pi, obliczymy g. No jak to zrobimy? Ano bo obliczmy sobie wyznacznik z pi mu nu. No proszę Państwa, wyznacznik to jest tak. To jest wyznacznik macierzy 4 na 4. To jak mnożymy taką macierz przez coś, to jest, to się mnoży ten współczynnik do czwartej potęgi, tak? Czyli to jest tak, to do czwartej razy to do czwartej, no i razy wyznacznik tej macierzy odwrotnej. No to będzie tak, 1 przez 16 pi do potęgi czwartej. Następnie, pierwiastek do czwartej to jest, proszę Państwa, samo g do kwadratu. No i jeszcze na samym końcu jest wyznacznik z macierzy odwrotnej, czyli to jest 1 przez wyznacznik z g mu nu. No to moduł z tego wyznacznika to jest 1 przez 16 pi do czwartej. No tu moduł z modułem, no to jest po prostu wyznacznik z samego g. No w związku z tym, proszę Państwa, jak to, czyli pierwiastek z tego, to jest to do kwadratu, a tutaj jest pierwiastek z tego. No i na samym końcu, czyli jak ja to pi mu nu podzielę przez ten wyznacznik, prawda? Czyli razy 1 przez pierwiastek z wyznacznika z pi, to co mi wyjdzie? No to wyjdzie mi 16 pi do kwadratu u góry, ale tutaj było dzielone, czyli wyjdzie mi 16 pi. No to się uprości i wyjdzie g mu nu. Czyli jeszcze inaczej, podzielę to przez 16 pi, no i w końcu dostanę taki wzór, że to jest 1 przez 16 pi i ten wyznacznik. Czyli widać, że jeśli znam pi, to obliczę w banalny sposób macierz odwrotną, no i potem odwrócę i będę miał g. I na tym chyba będziemy kończyli ten wykład. Czyli proszę Państwa, te równania Eulera Lagrange'a, któreśmy wyprowadzili z Lagrangianu zależnego tylko od k, polegają na tym, że metryka to jest pochodna Lagrangianu po tym symetrycznym Ricci'm, natomiast pochodna kowariantna metryki jest równa zero. No i wrócimy do tego następnym razem. Dziękuję.